Dziękuję pani przewodnicząca i pani komisarz. Otóż, szanowni państwo, przez ostatnie lata zajmowaliście się głównie Polską. I trzeba sobie dzisiaj zadać pytanie, która wam pokazała notabene, co to jest praworządność. Zobaczcie, jak zachowali się Polacy wobec Ukrainy. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy to przypadkiem nie była zasłona dymna, żeby sobie robić te wszystkie interesy z Katarem. Bo teraz nie udawajcie, że to dotyczy tylko kilku osób, dlatego że jedna z organizacji, No Peace Without Justice, notabene, której sekretarz jest aresztowany teraz za korupcję, jest finansowana przez kogo? Unia Europejska, Francja i Niemcy. Jakiś dziwnym przypadkiem ta organizacja zajmowała się atakowaniem Polski. Być może po to, żeby odwrócić uwagę i żebyście mogli robić sobie te swoje interesy. Co więcej, korupcja to jest korupcja polityczna. To doprowadziło Europę dzisiaj do sytuacji, w której się znajdujemy.